Darbowen Idee Grant 2014 to piąta edycja konkursu dla przedsiębiorczych Polek na innowacyjny pomysł na biznes. Nagroda główna to 100 tysięcy złotych. Laureatkami poprzedniej edycji zostały Mirosława Skupińska i Anna Supernat. Nazywam się Anna Supernat, jestem jedną z dwóch laureatek czwartej edycji Darbowen Idee Grant, konkursu skierowanego do przedsiębiorczych Polek z innowacyjnym pomysłem na biznes. Moim projektem była firma BioCrystal, którą założyłam w 2011 roku i która oferuje swoim klientom unikatowy produkt w postaci osobistego banku DNA. To, co robimy, to pobieramy materiał genetyczny od klienta, następnie konserwujemy go i umieszczamy w postaci małej probóweczki w środku kryształu albo bursztynu. Wielokrotnie się zdarza, że jest to produkt, który klienci kupują ze względu na wartość sentymentalną, po prostu jako ciekawy gadżet, aczkolwiek DNA, które jest w ten sposób zakonserwowane, może służyć do analiz molekularnych celem na przykład określenia predyspozycji w kierunku chorób nowotworowych, tudzież identyfikacji. Gdy tylko dowiedziałam się o konkursie, wypełniłam formularz zgłoszeniowy, przesłałam go na podany adres i czekałam z niecierpliwością na wyniki. Udział w konkursie pozwolił mi uwierzyć w siebie. Oprócz tego z innej perspektywy spojrzałam na swoją firmę, a do tego nagroda pieniężna w znacznym stopniu pozwoliła mi na rozwinięcie swojej działalności i mogłam wprowadzić na rynek nowy produkt oraz zająć się jego promocją. Drogie panie, uwierzcie w siebie, nie wahajcie się. Naprawdę polecam wam wzięcie udziału w tym konkursie. Może on w znaczącym stopniu zmienić wasze życie, tak jak zmienił moje. Jeśli masz innowacyjny pomysł na biznes, wejdź na stronę www.darbowenideegrant.pl. Wypełnij formularz i wygraj 100 tysięcy złotych. Na zgłoszenia czekamy do 12 września 2014 roku. Nie przegap swojej szansy.